Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj sobie kontynuujemy temat emigracji polskiej i będziemy sobie mówić o działaniach emigracji na terenach Polski. Instytucje emigracyjne, które chciały właśnie pozostać z łączności z krajem wysyłały tak zwanych emisariuszy. Jakby każda grupa polityczna starała się wysyłać swoich emisariuszy, którzy mieli tworzyć siatki spiskowe, mieli przygotowywać czasem powstanie lub po prostu utrzymywać kontakt między emigracją a a krajem. Tutaj pierwsi emisariusze byli wysyłani przez organizacje związane z Joachimem Lelewelem, czyli z czasem już związane z Towarzystwem Demokratycznym, ale tutaj także aktywny był, szczególnie włączył się w latach 40. Hotter Lambert. Wkrótce jednak okazało się, że większość ludności jest zrezygnowana, niechętnie odnosi się do jakichkolwiek działań zbrojnych, nie mają takie szans powodzenia, także przeszkadzały strasznie w tych działaniach służby wywiadowcze zaborców, które starały się śledzić wszelkie spiski. Ale mimo to takie próby były podejmowane, starano się wzniecić na nowo jakieś sensowne oczywiście powstanie. Pierwszą taką próbę po 1831 roku podjął właśnie Joachim Lelewel i utworzona przez niego emigracyjna organizacja Zemsta Ludu. Zapiszmy to sobie może Zemsta Ludu. Zemsta Ludu. Okej. Okay tutaj małe grupy spiskowców w 1833 roku pod dowództwem pułkownika Józefa Zaliwskiego który zresztą był jednym z współinicjatorów samego powstania listopadowego przedostały się do Królestwa Polskiego i liczyły na wywołanie powstania to miało być część wtedy rewolucji ogólnoeuropejskiej którą przygotowywali wspomniani przez nas w innym filmiku karbonariusze jednak tutaj Rosja i Austria ich tajna policja szybko rozprawiła się z partyzantami sam Zaliwski został osadzony w austriackim więzieniu. Wśród uczestników tej grupy tutaj inicjatorów znalazł się także Szymon Konarski, którego widzimy tutaj na obrazie. Szymon Konarski, też uczestnik powstania listopadowego, emisariusz młodej Polski, z którą zresztą współpracował Lelevel. I po nieudanej akcji on rozpoczyna nad, y, tworzenie na, na ziemiach zabranych, czyli na ziemiach wcielonych do Rosji, już nawet nie, nie tych, których przyznano autonomii kolesa polskiego, ale te wcielone do Rosji, e, spróbu, próbuje tworzyć swoją własną sieć konspiracyjną e, w, w celu prowadzenia jakiejś działalności patriotycznej, oświatowej i propagowania idei niepodległości. Czyli jeszcze nie może wzniecania bezpośrednio powstania, ale takiej jakby takiej działalności bardziej po prostu polskiej na tych ziemiach. E, oni tutaj także, Szymon Konarki i starał się nawiązać kontakty ze spiskowcami w Rosji i na Ukrainie. Jednak został on aresztowany w roku, 1838 roku, w roku 1838 w Wilnie, dlatego bo już tu rosyjska policja go dobrze wyśledziła. Mimo tortur nie zdradził żadnego ze swoich współtowarzyszy. Jednak kilka innych osób, które też zostały wtedy aresztowane wydały całą siatkę. Sam Konarski nawet była próba odbicia go przez, carską, przez oficerów carskiej armii, ale niestety to się nie udało. Sam Konarski, ciekawa postać, bo był uczestnikiem wielu spisków, mówiono na niego, żeby takim mistrzem w tym, co robił w latach 1835-1838, właśnie tworzył tę swoją grupę spiskową, która zresztą znakomicie działała we wszystkich trzech zaborach. Sami Rosjanie nawet docenili jego bohaterstwo. Zamiast nałożyć na niego taką zwykłą karę, czyli powieszenie jak bandyty, bandyte postanowili go rozstrzelać, zostaje on rozstrzelany jak żołnierz w 1839 roku w Wilnie. Po upadku tych organizacji spiskowych, tych pierwszych związanych z DeLewelem, zaktywizowała się sama działalność Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. Tam emisariusze dążyli do organizowania komitetów spiskowych, które miały prowadzić działalność propagandową. Nie wykluczano co prawda walki zbrojnej, ale odkładano ją na jakiś taki nieokreślony termin, wtedy kiedy będzie sprzyjająca sytuacja. Najsprawniej działał komitet utworzony przez Karola Libelta w Poznaniu. Był to tak zwany Komitet Libelta, możemy to sobie zapisać. Komitet Libelta w Poznaniu. Komitet. I belta. W nawiasie Poznań. Ok. E, tutaj także ważny miał, był Związek Narodu Polskiego. On był związany też z TDP i był utworzony w Warszawie. E, jego czołowymi działaczami byli Henryk Kamieński i Edward Dębowski. Też sobie to zapiszmy. E, czyli Związek Narodu Polskiego. Związek Narodu Polskiego. No się Warszawa. Okej. Okay. E, t, tutaj Związek Narodu Polskiego uwa, uważał, że na ziemiach polskich e, m, jest możliwe powstanie tylko jeśli włączy się do niego całe społeczeństwo. E, po aresztowaniu zresztą Kamińskiego, Henryka Kamińskiego e, sam, samym spiskiem kierował już sam Edward Dębowski. E, on był synem bogatego ziemianina, kasztelana, e, jednak wyznawał poglądy takie antyszlacheckie, wręcz socjalistyczne, dlatego miał przydomek czerwonego kasztela, kasztelanica tylko Czerwonego Kasztelanica, możecie się z taką nazwą spotkać. On przygotował powstanie, którego wybuch zaplanowano na 1844 rok w Królestwie Polskim, ale sam był zagrożony aresztowaniem, dlatego zbieg do Wielkopolski i tam w Poznaniu nawiązuje współpracę z rewolucyjnym Związkiem Plebejuszy, jest został założony w 1842 roku przez Walentego Stefańskiego. Ta organizacja skupiała głównie czeladników, rzemieślników, młodzież. Oni nawiązywali do ludowego powstania, zniesienia własności prywatnej, czyli znowu takie idee socjalistyczne, podziału dóbr, przyznania prawa pracy. Zapiszmy to sobie też, związek plebejuszy. Związek plebejuszy. Tak naprawdę to były osoby, które po prostu chciały się odegrać na zmianach. Zauważmy rzemieślnicy, strzeladnicy i oni byli wypychani powoli przez tą produkcję masową. Jednak najtrudniej było zachęcić do działania w imię niepodległości chłopstwo. Tutaj chłopstwo miało słabe poczucie przynależności do narodu, najsłabsze ze wszystkich stanów. Było tak świadomie, trochę nieświadome było politycznie. I tutaj w tym środowisku obracał się Piotr Ściegienny, ksią działał głównie w Królestwie Polskim. Sam był z pochodzenia chłopskiego, dlatego znał tą ludność dobrze, wiedział jak się z nią obchodzić i powołując chłopów, znaczy namawiając chłopów do takiej działalności niepodległościowej, odwoływał się do największych dla nich autorytetów, kościoła i papieża. Razem ze swoimi współpracownikami rozpowszechniał ręcznie przypisywane odezwy, m.in. list Ojca świętego Grzegorza Papieża i Złotą Książeczkę i w tych rzekomo papieskich bullach sam ściegienny głosił hasła socjalizmu utopijnego, wzywał do walki ze, szlachty, ze szlachtą i zaborcami, samym chłopom obiecywał zniesienie pańszczyzny, co było dla nich bardzo ważne i przekazanie ziemi na własność. Zapowiadał także, że to spowoduje im odpuszczenie grzechów, szczęście wieczne, ale tylko jeśli będą walczyć z Rosjanami. Czyli używał religii jakby tego największego autorytetu dla chłopów, żeby ich wykorzystać w walce o niepodległość. Sam Ściegienny wraz ze Związkiem Narodu Polskiego przygotowywał się do powstania tego, którego planowano na rok 1844. Został jednak aresztowany przez carską policję i to w zasadzie rozwiało tą możliwość ogólnopolskiego powstania. Rok później aresztowany także Stefańskiego, Walentego Stefańskiego tego od Związku Plebejuszy, a Edward Dębowski ze Związku, Narodowu, ze związku Narodu Polskiego został wydalony z, z, z Poznania. Sam ksiądz Ściegienny wrócił z zesłania swojego dopiero w roku 1871, czyli prawie 30 lat później, jednak nadal nie zmienił swoich poglądów. Czyli zapiszmy to sobie, mimo że Piotr Ściegienny tutaj jako ważne nazwisko. Piotr Ściegien. Ksiądz. Czy może ksiądz? Ksiądz Piotr Ściegien. E, jednak nadal przygotowywano powstanie w Czech Zaborach. Nie pod, Polacy się nie poddawali. E, tutaj głównie emisariusze centralizacji TDP, czyli tego Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, działali w tych Czech Zaborach aktywnie. E, na czele tego... E, przyszłego powstania wyznaczono wodza Ludwika Mierosławskiego, ta działalność no, od Ludwiku Mierosławskim jeszcze sobie powiemy na, na następnych lekcjach. Sama działalność konspiratorów w kraju była kierowana głównie przez Komitet Libelta. TDP szukało radykałów, którzy mogli w tych pracach konspiracyjnych odpowiednio działać. Szukano ich, szukano ich między innymi w organizacjach Dębowskiego, czyli w tym Związku Narodu Polskiego, czy też w Związku Plebejuszy. No i termin powstania wstępnie wyznaczono na, lute, na luty roku 1846. Samo powstanie było jednak bardzo głupie w założeniach. Zakładało ono, że wojska zaborców zostaną zaskoczone na wszystkich ziemiach polskich i dzięki przewadze liczebnej zostanie zdobyty sprzęt, zaborca przegra, co było całkowicie niere nierealne. Także wyszkolenie, przecież zorganizowanie, uzbrojenie armii w ciągu kilku dni było po prostu niemożliwe, szczególnie armii, która miałaby pokonać zjednoczone siły Rosji, Austrii i Prus. Sam Jarosławski, Ludwik Mirosławski powiedział, kosami zdobędziemy karabiny, karabinami armaty, armatami twierdzy. Co było takie oczywiście tylko populistyczne. Później planowano nawet wyruszyć do Moskwy, tam poprzeć rewolucję przeciwko carowi, no i rzeczywistość okazała się inna. Sama ludność polska nie chciała brać udziału w walce, nawet nie rozpowszechniana wśród niej idei powstania, zakładano, że przecież oczywiście to się uda, a brak funduszy uniemożliwił jakiekolwiek nawet uzbrojenie tych pierwszych oddziałów. To skłoniło wielu Polaków do współpracy z zaborcami, te wszystkie te dziwne, dziwne koncepcje powstania. Polacy większość chciała unikać tego wybuchu, uważali, że to będzie niepotrzebny rozlew krwi, a później, będą nas, później nastąpią tylko jeszcze większe represje sami Libelt i Mirosławski Stali aresztowani przez władze pruskie także Austriacy rozpracowywali spiskowców w Galicji większość działaczy po aresztowaniu nie przystąpiło do walki bez przywódców jakieś takie małe nieliczne wystąpienia mniejsze były łatwo tłumione przez wojska pruskie, austriackie i rosyjskie ale teraz przejdźmy sobie do kwestii Wolnego Miasta Kraków, czy też Rzeczypospolitej Krakowskiej i terminu, z na pewno się z, z kiedyś starliście, czyli Rabacja Galicyjska. Sam sama pospolita Krakowska była strasznie uciążliwa dla wszystkich zaborców i szukali oni jakiegoś pretekstu, żeby ją po prostu zlikwidować. I dlatego 22 lutego 1846 roku powstańcy, którzy tam powstali, postanowili wyprzeć niemieckie oddziały. Udało się to w zasadzie bez walki i utworzyli tam rząd narodowy. 22 luty 1846 Napiszmy sobie rząd narodowy Rząd narodowy okej okay. Tam w skład weszli Ludwik Gorz Gorzkowski, Jan Tysowski, Aleksander Grzegorzewski i ogłaszają manifest do narodu Taki bardzo propagandowy zresztą manifest Warto go sobie oczywiście zapamiętać Manifest do narodu polskiego Manifest do narodu polskiego. Piszmy sobie to hasło ważne, pamiętajcie o tym. On taki propagandowy. W zasadzie pokazywał fałszywie sytuacje, oznajmiał, że powstanie ogarnęło wszystkie ziemie polskie. No i dwa dni po utworzeniu rządu narodowego Tysowski także ogłasza się dyktatorem, czyli mamy nowego dyktatora. Dyktator. Dyktatora powstanie oczywiście. Dyktator Jantysowski, nie polski. Jantysowski. E, Okej. Okay. Sekretarzem zostaje Edward Dębowski, z którym także jakby wiązano się duchowo w tym powstaniu. W tych odezwach tam zapowiadano zwycięstwo, natychmiast, znaczy zwycięstwo i później natychmiast zniesienie pańszczyzny, obniżenie podatków, uwłaszczenie chłopów, likwidację bezrobocia, tworzenie warsztatów narodowych, nadanie ziemi bezrolnym chłopom, oczywiście z funduszów narodowych. No i to były takie hasła, które miały właśnie głównie zmobilizować tą wieś, żeby poparła powstanie. No, chłopi jednak uwierzyli urzędnikom austriackim, którzy powiedzieli im, że powstanie zainicjowała szlachta tylko po to, żeby zwiększyć ich powinności, zwiększyć robotę chłopów. I wówczas Dębowski zorganizuje procesję, która ma na celu nawiązanie kontaktu z chłopami. Wyrusza sam na czele tej procesji no i chcieli porozmawiać po prostu z chłopami, którzy byli już podburzani przez Austriaków, gotowi do zemsty na szlachcie. No i tutaj się wzorował na działaniach księdza ściegiennego, chciał do nich po prostu przemówić z zrozumiałymi religijnymi symbolami. Natknął się jednak na oddział austriacki, który do tej procesji to jest cynem, czynem haniebnym, otworzył po prostu ogień. Śmierć poniosła wielu, wielu działaczy, śmierć poniosła. Dębowski sam został trafiony kulą, później dobity bagnetami, czyli kompletna e, klęska. No i potem wielu powstańców straciło wiarę w zwycięstwo i Tysowski oddał Kraków bez walki, same powstańcze oddziały przekroczyły granicę pruską, tam złożyły broń, no i zakończyło się powstanie, trwało ono zaledwie 9 dni, czyli nic, nic takiego byśmy powiedzieli. No ale sytuacja chłopca w Galicji nadal była ciężka, nic się nie zmieniało. Nie było, nie było uwłaszczenia w Galicji, mieliśmy ostatnio nieurodzaje w parku latach setki tysięcy chłopów znalazły się po prostu w nędzy, a za swoje nieszczęścia nie obwiniali zaborców, tylko polską szlachtę, co było wynikiem oczywiście agitacji austriackich urzędników. I oni wezwali chłopów do walki przeciwko powstańcom wtedy, kiedy w Krakowie wybuchły walki. I w niektórych rejonach, na przykład w Tarnowie, Austriacy nawet zachęcali chłopów do atakowania szlachty, płacąc za każdy e, łeb szlachcica e, lub wziętego do niewoli szlachcica powstańca. Obiecywali także później wprowadzenie reform korzystnych dla Włościan, po tym jeśli tam ci chłopie rozprawiam się ostatecznie z tą szlachtą. Więc chłopi no, chcieli skorzystać z, z okazji wyrównania rachunków z panami, których przecież raczej nie lubili, bo to byli ci, którzy ich zmuszali do pracy. Więc dopuszczano się mordów na rodzinach szlacheckich. Dosłownie wchodzono do dworków, rabowano dworki, gwałcono i mordowano szlachtę. Po prostu coś okropnego o to zrobili wtedy chłopi. No a szlachta wtedy zamiast walczyć z zaborcami musiała bronić własnych domów, bronić rodzin. I to chłopskie powstanie nazywamy Rabacją Galicyjską. Zapiszmy to sobie Rabacja Galicyjska. Rabacja galicyjska. To jest rok 1846. Jednym z takich najbardziej znanych um, tutaj nazwisk, jeśli będziecie sobie to kojarzyć, to Jakub Szela która jest zresztą symbolem, e, symbolem takiej zdrady, e, jeśli chodzi o chłopów. Na pewno jest często kojarzony właśnie z tą datą. E, samych chłopów po paru dniach rozpędzono, e, kijami zmuszono z powrotem do pracy pańszczyźnianej. E, no i w Galicji wtedy nie istniało, nie istniało już niebezpieczeństwo powstania, no i, bo i szlachta była załatwiona, i chłopi e, poskromieni. Mówimy, że Shela tak naprawdę był jedynym chłopem, który odniósł korzyść z tej całej rabacji, to on namówił wielu chłopów do udziału, bo był takim jakby autorytetem w ich lokalnej społeczności. Otrzymał on na Bukowinie gospodarstwo na własność i było to podziękowanie Austriaków za jego wkład właśnie w stłumienie ruchu powstańczego. No i od tego czasu właśnie mówimy, Szela jest symbolem zdrady. Jakie były skutki tego powstania? Władze zaborcze likwidują wolne miasto Kraków, wcielają je do Austrii, pozbawiają resztek autonomii. Same urzędy administracyjne obsadzano Austriakami, a w urzędach, sądach i szkołach wprowadzono już język niemiecki. Sama rebelacja galicyjska pokazała, że stosunek chłopów do szlachty jest bardzo negatywny, nawet silniejszy niż do zaborców. Nawet konserwatyści z Adamem Jerzym Czartoryskim na czele zrozumieli, że chłopów trzeba w końcu uwłaszczyć i głosić te hasy bo inaczej nic się nie wskóra i chłopi mogą po prostu stanąć jeszcze po stronie zaborców, a była to liczba największa, oni tak stanowili większość e, populacji Polski, E, stał się także popularny pogląd wśród galicyjskiej szlachty, że dalsza walka przeciw zaborcy może się zakończyć nawet wyrżnięciem w pień samej szlachty. E, no wzrosła też liczba Polaków szukających zbliżenia z rządami zaborczymi. Uważano, że po prostu jednak to powstanie na razie nie ma sensu, trzeba być lojalnym wobec zaborców i wtedy będzie na pewno Polakom lepiej. Jednym z pierwszych takich objawów był list szlachcica polskiego do księcia Meternysia, napisany przez arystokratę margrabiego Aleksandra Wielkopolskiego. On potępia w nim powstanie chłopskie z 1846 roku, oskarża rząd austriacki o jego wywołanie, ale od tego momentu staje się także zwolennikiem orientacji prorosyjskiej. W czasach powstania listopadowego jako dyplomata zabiegał o pomoc państw Europy Zachodniej dla powstania ale t... a... i dochodzi wtedy do wniosku, że taki ruch nie ma co liczyć na poparcie i a w 1846 rozumie, że kolejna próba jakiegoś powstania kończy się tylko klęską dlatego był zwolennikiem ugody z Rosją, która miałaby nadać ewentualnie znowu królestwu polskiemu dużą autonomię i dlatego trzeba być lojalnym wobec zaborców I to tyle jeśli chodzi o tą lekcję dziękuję wam serdecznie za uwagę no i do usłyszenia ponownie trzymajcie się, cześć jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku wpisując facebook.com ukośnik naukę W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.contaktmałpa.gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.